Tak się stało. Niecały rok temu się tutaj wprowadzałem. A niestety się wyprowadzam już. Tak wyszło. Ale cóż, podpowiem wam, że wyprowadzam się w miejsce, z których było sporo odcinków. Na przykład jak taki, albo taki, albo taki. Także możecie się domyślać, gdzie się przeprowadzam. No i cóż, teraz już taka generalna przeprowadzka, muszę się pakować. O, tutaj sobie pakuję ciuchy do walizy i mam pudła. No i tyle. No i co widzę, pakuję właśnie moje płyty DVD wszystkie. Jest ich jeszcze trochę. No i cóż, jeżeli nie widzieliście odcinka o moich płytach DVD, to zapraszam tutaj w kartę na górze. Także pozdrawiam. Jestem sobie z Bailem na spacerku. Jesteśmy sobie na takiej drodze też ala żużlowej. Tak jak miałem wcześniej, także jest trochę podobnie. No i cóż, jestem tutaj drugi raz z Bailem na spacerze. I tyle. No i fajnie tutaj jest. Bo ogólnie jest taki problem, że jak się idzie jakby od mojego domu, idzie się jakby na przykład w lewo, tam jest dużo psów, które szczekają i chcą i Bailey chce po prostu do nich podbiec. No, ale dzisiaj nie, na szczęście tak nie było. Ale na przykład jakiś czas temu, jak tak było, to byłem sobie z Bailey na spacerze i on zauważył jakiegoś psa, jakiegoś takiego mniejszego wielkości, nie wiem, maltańczyka czy shih tzu. No i co? No i mnie pociągnął po betonie. I nie wiem, czy to tutaj widać, ale tutaj miałem taką ranę. Tutaj miałem trochę takie zadrapanie. No i trochę bolało. Także trochę średnio. No. Także cóż, pozdrawiam. No i mam nadzieję, że taka sytuacja się nie powtórzy. Tam jest nawet stacja benzynowa. O tam. Jest tutaj gdzieś w okolicach, tam obok stacji, gdzieś jest chyba KFC. Także to akurat profitik, że są jakieś rzeczy. Co prawda nie ma żadnych takich lepszych rzeczy, typu, nie wiem, normalny sklep typu Lidl, bo jedyny chyba sklep większy to jest Spar, który wcale nie jest taki duży. Oddalony o jakieś 4 km, czyli tak 40 minut na piechotę. A tak to jest z 15 minut pieszo Żabka. I parę dziesiąt metrów przed Żabką jest cukiernia. No. Także tyle, no. Niestety nie ma tu żadnej galerii handlowej czy coś. Nie można gdzieś sobie kupić, nie wiem, ciuchów, niczego. Tak się właśnie żyje na wsi. Tak jak mówiłem, tam jest KFC. Nie wiem, czy to widać. Tam jest KFC. No i cóż, spróbuję tam iść, a jak nie, to kiedy indziej pójdę. No. Pozdrawiam. KFC to jest ogólnie najlepszy fast food. No wygląda, jakby się dało dojść. Kurde, nie wiem, czy to widać. Tu jest płot. Nie wiem w ogóle, gdzie ja idę. Idziemy. Już KFC jest tak blisko. Już je nawet chyba zaraz będzie widać, bo widzę stację benzynową tam. Wy jeszcze nie widzicie, ale ja widzę. Znalazłem KFC. Tam jest. O, widać. Jest KFC. Wiecie co? Jest to... To jest trochę jakby autostrada. Więc nie wiem, czy tam dojdę. No ja wiedziałem, że to jest autostrada, ale nie, że aż tak. Także przyjdę tutaj później i spróbuję tam dojść. Przyjdę z pieniędzmi, żeby sobie coś kupić. Koniec końców oczywiście udało się dojechać do tego KFC. Jest fajny dojazd, rowerem pojechałem z bratem. Zjadłem sobie wege burgera, frytki, napiłem się dolewki. Także no profit. No i co, nadal pakuję sobie rzeczy i przeprowadzka mocno ogólnie. Dzisiaj już jest ostatni dzień tutaj. Już tego nie będzie. Już tutaj nie przyjadę. Szkoda. Nie, bo jesteśmy już na Grzybowicach i trochę tego jest. Nie no, żartuję. Tak naprawdę trochę jest dużo... No. Trochę ciężko tutaj przejść, ale damy radę, trzeba wszystko poukładać. No, trochę jest tego, co? Tam nawet sobie rego postawiony. Tam jest jeszcze rego postawiony, który zaraz zostanie przeniesiony.
Mam taki plan, żeby tego green screena dać właśnie, żeby już na stałe był, przybić, czy coś po prostu przykleić do tej oto szafy. To jest szafa. No, pozdrawiam. A w tym czasie, kiedy Rejker sobie układa ciuchy, zapraszam was do subskrybowania tego kanału. Piszcie jakiś fajny komentarz w stylu, nie wiem, Rejker jest bardzo super fajnym gościem. Zostawiacie łapeczkę w górę, wpadajcie na Instagram Rejker33, no i co? No i co? Pozdro. Nie pij alkoholu, właśnie kurczę, zmiecie z planszy. Nie pal papierosów, właśnie kurczę, zmiecie z planszy. Nie pal zioła, bo cię także kurczę, zmiecie z planszy. Papierosy i alkohol to najgorsze zło, zauważ to szybko. Lecz dopiero jak cię uzależnią. Nigdy nie paliłem, no i nie mam zamiaru. Jak już to zrobiłeś, no to weź ziomek żałuj. Na pewno miałeś dużo przypału. Chyba że jesteś już dorosły, no to nikt ci nie zwraca uwagi na to. Widzę, na razie tak się prezentuje mój pokój. Tutaj wszyscy mają szafę, tak jak mówiłem, albo i nie. Sobie szafeczka, są biurka dwa, krzesło. Moje krzesło z moim bardzo ulubionym kółkiem, które szura podłogę, bo jest jakieś dziwne. Bardzo lubię te kółko. Są dwie szafeczki, jest regał, jest łóżko. No i cóż, pozdrawiam, teraz muszę to wszystko rozpakować, jakby co nie. Dobra, ogólnie pokój jest prawie gotowy, nawet jest przywieszony green screen, ale to wam później pokażę, jest kwiatek. No i trzeba trochę tutaj posprzątać i już będzie git, już tutaj mieszkam z 2 tygodnie. Także no, prawie jest ogarnięte. Otwieracie drzwi i wchodzicie. Tak się prezentuje mój pokój. Tu jest jeszcze garderoba. Są szafy. Tak to się prezentuje. I tak się prezentuje cały mój pokój. Są dwa biurka, szafeczka, krzesło. Tutaj są okna. Są też szafeczki. Jest komoda, jest kwiatek. Jest same łóżko, na którym śpię. Jest mata gaming. Wszystko jest. Trzeba trochę posprzątać jeszcze. Jest green screen, który jest tutaj przywiesiony na ścianie i będzie po prostu fajnie. Także cóż, jeszcze raz sobie zobaczcie, tak się prezentuje mój pokój i pozdrawiam. Ameryka na traku, dzieciaku. Cały czas, żadne stop, tylko start. Hicior gra, leci rap, taki czas. Robię je, robię tak, luźno jest. SMS pisze ktoś, nie odbieram, no bo są wakacje, siom.